Rozmowa dnia. A naszym dzisiejszym gościem jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. W sygnałach dnia zastanawiamy się dzisiaj, czy sztuczna inteligencja może zastąpić urzędników, a czy polityków, czy ministra cyfryzacji będzie mogła zastąpić? Sztuczna inteligencja to takie wyzwanie, które daje poczucie, że wcześniej czy później człowiek będzie musiał się zmierzyć z pytaniem, czy rzeczywiście jest potrzebny, albo w kategorii tego, jak mówi, co mówi, albo czy w kategorii swojej pracy. I jesteśmy przed tą odpowiedzią dzisiaj. Jeżeli ktoś uważa, że cyfrowy świat nas nie przegoni, to ja mam wrażenie, że on już nas dogonił. A już teraz, nas przegania. A teraz już tylko musimy być w odpowiednim nastroju, żeby to zrozumieć. Ale dzieje się to. Ja przecież widzę codziennie różnego rodzaju deepfake'i, które pokazują, że polityk powiedział to czy tamto, że na mównicy sejmowej bądź jakimkolwiek innym miejscu występuje ktoś, mówiąc coś całkiem innego. Przecież to nie jest nic takiego, co pan redaktor doskonale wie, się jeszcze nie zdarza. Wystarczy, że ktoś ma jakieś social media i które sobie włączy i przejdzie te rolki i zobaczy tam tak dużo nieprawdziwych informacji, że ma świadomość, że to już się dzieje. My już wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję, żeby zapowiedzieć dzisiaj pana premiera, sklonowaliśmy głos. Dobrze, że jeszcze mnie nie sklonowaliście. To już pewnie już kwestia czasu. Jeżeli kiedyś pan premier nie dotrze na rozmowę, to wtedy wykorzystamy tę technologię. Pomyślałem sobie właśnie. Do sztucznej inteligencji i do kwestii cyfryzacji przejdziemy za chwilę, ale powiedzmy o sprawach bieżących. No, gdyby rządziła sztuczna inteligencja, nie musielibyśmy się teraz zastanowić, czy dojdzie do szturmu na Sejm, czy dojdzie do przepychanek w Sejmie. Wczoraj jednak było spokojnie. Zaskoczyło to pana premiera? Przede wszystkim nie byłoby przepychanek i nie byłoby różnego rodzaju działań, które czasami wydają nam się bardzo niegrzeczne, bo byłoby prawo, które by było stosowane wprost. A jeżeli w prawie jest jasna deklaracja i w konstytucji, że człowiek skazany prawomocnym wyrokiem nie ma mandatu, nie jest posłem i nie może pełnić urzędu, to znaczy, że nie może być na sali sejmowej i głosować. To znaczy, że sprawa pana Kamińskiego i pana Wąsika deklaratywnie wygląda tak. Byli posłami, nie są posłami. Nie mogą głosować, nie mogą być na sali sejmowej. Koniec, kropka. Tutaj nie byłoby niuansu takiego, czy jedna, czy druga strona. Ja stoję po stronie legalizmu prawnego i myślę, że pan marszałek Hołownia dobrze to wytłumaczył, mówiąc, zostali skazani prawomocnymi wyrokami. Oczywiście. Później prezydent udzieli prawa łaski, ale to nie oznacza, że mają mandaty poselskie. Nie są posłami. Ale Prawo i Sprawiedliwość uważa inaczej. Mimo wszystko, czy dziś mamy głosowania w Sejmie? Spodziewa się pan premier, że przyjdą Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński? Wcześniej czy później na pewno nastąpi jakieś przesilenie, że posłowie byli, będą chcieli wejść do Sejmu. Ja nie obawiam się tego, że byli posłowie chcą wejść do Sejmu, bo każdy były poseł, każda była posłanka może wejść do Sejmu. To jest nic nadzwyczajnego. Wchodzą, wchodzili. Obawiam się tego, że Prawo i Sprawiedliwość będzie tłoczyło taką narrację, że oni są posłami. Ale nie są posłami. Bo skoro jesteś przestępcą, to nie możesz być posłem. Ale tak jak Prawo i Sprawiedliwość cały czas stara się wytłumaczyć, to jest, są więźniowie polityczni. To ja pytam, przez 8 lat więźniowie polityczni w Polsce w dwóch instancjach, bo przecież to wyroki dwóch sądów, mieli prawo się bronić przed sądami. I te sądy, niezależnie od siebie, bo to dwa różne składy sędziowskie, powiedziały, jesteście winni. Więc ani tutaj nie ma złamania prawa, ani konstytucji. To jest nadzwyczajnie w świecie sprawiedliwość, która dogoniła polityków, którzy w jakiejś części swojego życia byli nieuczciwi. Pozostańmy w parlamencie w tym tygodniu. Do Sejmu wpłynął projekt Koalicji Obywatelskiej legalizujący aborcję do 12 tygodnia. Ale w listopadzie już bardzo podobny projekt złożyła Lewica. Dlaczego teraz pojawił się drugi projekt? Bo tak się umówiliśmy. To znaczy, kiedy były początki prac nad ustawami, nad programami i nad tą wspólną deklaracją rządową, wiedzieliśmy, że ciężko będzie wydyskutować na tamtym etapie, że chcemy też tej aborcji. Lewica nie chciała od tego odstąpić. My mówiliśmy, że aborcja dla nas jest bardzo ważna, że sprawy dotyczące praw kobiet są dla nas bardzo ważne, że chcemy po prostu dotrzymać zobowiązania, które złożyliśmy w kampanii i wcześniej, kiedy zgłaszaliśmy też projekty obywatelskie dotyczące aborcji dostępnej do 12 tygodnia. No i dzisiaj i wtedy Platforma powiedziała, że też złoży po jakimś czasie swój projekt. Myślę, że to jest żadne zaskoczenie, bo Donald Tusk też mówił o tym, że Platforma będzie wspierała aborcję do 12 tygodnia. Mamy dwa projekty. Mam nadzieję, że naszych przyjaciół z koalicji z trzeciej drogi da się przekonać do tego, żeby te projekty poparli. Jak idzie to przekonywanie?
no nie idzie najszybciej, najłatwiej, bo jeżeli ktoś ma jakieś głębokie przekonanie, że uważa, że coś nie powinno być dostępne, to wiadomo, że to nie jest łatwa droga. Nie wiem, jak ona się skończy, ale na przykład widzę pewne przesłanki mówiące, idziemy w dobrym kierunku. In vitro załatwiliśmy bardzo szybko. Jest teraz szansa na większość w kwestii aborcji? To, ale jedną rzecz jeszcze powiem. Dokończyliśmy drugą rzecz, rozpoczęliśmy drugą rzecz i ją dokończymy, to znaczy tabletkę antykoncepcyjną dla kobiety, tabletkę dzień po, już rząd przyjął ustawę, Sejm będzie ją procedował i to jest kolejna dla mnie ważna rzecz, bo to też są te prawa kobiet, które przez PiS były wyrzucone do kosza. Wierzę, że ustawa o aborcji wróci na agendę sejmową. Będziemy mieli debatę w tej sprawie. Lewica ma mocne argumenty mówiące o tym, dlaczego prawa kobiet w tej sprawie powinny być rozszerzone. Dlaczego kobieta powinna decydować o dostępie i możliwości dokonania aborcji. Dla mnie to jest prawo w XXI wieku, które jest naturalne i nie powinno być dyskutowane. Są politycy mający inne zdanie, ale nareszcie przyszedł czas, że w polskim parlamencie o tym dyskusja, a nie będzie tak jak zapisu, sprawa skowana do zamrażarki sejmowej, nikt nie chciał rozmawiać, a jakimiś bocznymi drogami, jak Trybunał Konstytucyjny, przyjmowano rozwiązania, które wyprowadzały miliony osób na ulicę. W tej sprawie, w sprawie aborcji może pojawić się niespodziewany sojusznik Lewicy, dlatego że Monika Pawłowska, polityk Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej Lewicy, czeka na objęcie mandatu poselskiego po skazanych posłach. Wcześniej zapowiadała, że popiera legalizację aborcji. Czy drzwi do Lewicy dla Moniki Pawłowskiej są otwarte? Możliwy będzie powrót, jeżeli zgodzi się tak zagłosować? Nie liczę na takich sojuszników, którzy zmieniali zdanie, przymykali oczy na trudne sprawy, a później zmieniali partie polityczne. Ja wolę sojuszników szukać tam, gdzie jest Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Uważam, że i PSL, i Trzecia Droga, a rozmawiam z, i Polska 2050, rozmawiam z tymi posłankami, posłami. Jest tam dużo osób, które deklaruje, że jest w stanie rozważyć różne scenariusze wsparcia. Nie mówią wprost, że głosują, ale na korytarzach sejmowych to nie jest tak, że drzwi są zamknięte do tego, żeby ustawę dającą szansę na aborcję 12 tygodnia przyjąć. To skoro mówimy o sojuszach i o koalicji, czy wiadomo już, czy Lewica wystartuje w wyborach samorządowych wspólnie z Koalicją Obywatelską? Trwają rozmowy na ten temat. Wiem, że liderzy naszej partii z Donaldem Tuskiem podjęli taki dialog. Dialog dobry i skuteczny, bo moim zdaniem dający perspektywę, że wystartujemy w wyborach samorządowych w bloku, który nie tylko wygra wybory, ale odbierze Prawo i Sprawiedliwości we wszystkich sejmikach władzę. I to będzie coś, co na pewno będzie strasznym ciosem. Tak jest cel, tak? Podkarpacie również? Tak. Znaczy wygrać 16 województw. Jeżeli możemy dzisiaj coś powiedzieć o Polsce, to to, że trzeba domknąć drzwi i zrobić drugi krok. Dla mnie pierwszy krok to były wybory parlamentarne i te wybory parlamentarne udało się wygrać i teraz powinien być drugi krok, domknięcie systemu, odsunięcie PiSu od władzy we wszystkich sejmikach, żeby nie mieli żadnego miejsca, gdzie ludzie, którzy dzisiaj odchodzą z władz centralnych, którzy byli politykerami w ministerstwach, przeszli do sejmików. To jest nasz cel, wygrać 16 sejmików. A czy Lewica obawiała się odpływu części wyborców do Koalicji Obywatelskiej? Część politologów kreśliła taki scenariusz. Czy z tego wynika to połączenie, to możliwe połączenie się w wyborach samorządowych? Pamiętam październik po 15, jak mówiliśmy, że wejdziemy w koalicję z Platformą Obywatelską i wtedy wiele osób mówiło, a Lewica za chwilę zniknie, nie będzie jej poparcia. W wyborach na 8,5%, teraz w sondażach 9,5 i 10,5. No to znaczy, że co, że koalicja jednak rządowa nam służy. Lewica odbiła 2% poparcia i wszystko wskazuje na to, że odbiła z rąk Prawa i Sprawiedliwości, bo tak przypływy te wyglądają, więc jak odpowiedź na to pytanie mogłaby być taka, gdyby sondaże wskazywały na to, że my znikamy, a się okazuje, że my się odbudowujemy w rządzie, bo mamy dobrych ministrów, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Dariusz Wieczorek. Mówię o tych ministrach konstytucyjnych, ważne odpowiedzialności, polityka społeczna, praca, prawa kobiet, równość, nauka, szkolnictwo wyższe, cyfryzacja. Jednak coś robimy. Do tego dużo bardzo fajnych projektów ustaw, które chcemy włożyć do takiego myślenia o tym, co będzie za chwilę w planie rządowym. Ja jestem dobrej myśli o Lewicy, a wybory samorządowe z Platformą mogą tylko przynieść Polsce zmiany na lepsze. Powiedział pan premier o projektach ustaw, o propozycjach. Na razie, przez co najmniej do 2025 roku, będziecie potrzebowali podpisu prezydenta. Jak będzie wyglądała ta relacja z prezydentem, jeżeli ona w tym momencie wygląda tak, jak wygląda?
Uśmiecham się, bo pamiętam deklarację prezydencką z 13 grudnia, kiedy mówił, że koalicja nasza, koalicja 15 października będzie doceniana i wspierana przez obóz prezydenta, przez pałac prezydencki. No i skończyło jak się skończyło. Przyszła ustawa okołobudżetowa, przyszły pieniądze, które chcieliśmy w jakiś sposób szybko gospodarować. Pierwsze weto. Później awantura z prezydentem, który mówi, że ludzie, którzy są winni, którzy są przestępcami, mają prawo mieszkać u niego w pałacu. Później opowieść o tym, że my robimy wszystko, żeby przejąć prokuraturę, kiedy przecież każdy rozsądny człowiek wie, że sprzątamy po PiS-ie. To znaczy zdaje sobie sprawę, że prokuratura była zablokowana przez Zbigniewa Ziobrę po to, żeby dalej rękami polityków ją sterować. Pan profesor Bodnar zresztą bardzo w jasny i mocny sposób to deklaruje i robi porządek w polskiej prokuraturze. I prezydent nie chce z nami współpracować. To widać wyraźnie. To znaczy wysyła jasny sygnał. Ja jestem prezydentem PiS-u. Zresztą myślę, że tam jest bardzo prosty układ. Kaczyński myśli, Duda podpisuje i wykonuje. Wicepremier Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica, minister cyfryzacji jest moim i państwa gościem. Druga część tej rozmowy w mediach społecznościowych. Dzięki. Czy w ocenie pana premiera prezydent skieruje do Trybunału Konstytucyjnego projekt budżetu? Ma taką możliwość? No nie wyobrażam sobie tego. To jest dla mnie pewien scenariusz science fiction. To znaczy mamy budżet państwa, który został przygotowany w dużej mierze też za naszych poprzedników. My mieliśmy bardzo mało czasu i trzeba było go bardzo mocno po nim posprzątać. Daliśmy w nim, myślę, że też taki odpór temu, że przyjdzie nowa władza i coś będzie odbierała. Są pieniądze i będą pieniądze wypłacane i są już na 800+. Są podwyżki dla nauczycieli i będą podwyżki dla nauczycieli. Jest określony kierunek w tej polityce społecznej państwa. Do tego też przyszły nowe wydatki dotyczące chociażby posprzątania po PiS-ie, bo tych problemów w budżecie było bardzo dużo. Realny budżet do wykonania i bardzo dobrze skrojony pod wiele grup społecznych, które oczekiwały zmiany po wyborach parlamentarnych. I prezydent, wydaje mi się, że byłoby czymś nienaturalnym, gdyby go nie podpisał. Ale jak patrzę na pana prezydenta Dudę, to wszystko jest możliwe. Jak widziałem wczoraj zaciśnięte usta pana Kaczyńskiego, który mówił wprost, że potrzebne są wybory, przyspieszenie i nowa przerwa od tej władzy, która jest, to myślę, że może być nacisk. Obóz Zjednoczonej Prawicy może do tego doprowadzić? Może być nacisk ze strony pana Kaczyńskiego i PiS-u, żeby prezydent skierował budżet do Trybunału i żeby wykorzystał jakieś kruczki, albo przynajmniej dawał kierunek, że trzeba przyspieszonych wyborów. Według mnie PiS by je sromotnie przegrał. Ale może Zjednoczona Prawica, jeżeli będzie taka wola ze strony prezydenta Prawa i Sprawiedliwości, czy taki scenariusz jest w ogóle realny? Są w stanie do tego doprowadzić? Są w stanie zrobić wszystko i tłumaczyć, że to jest zgodne z prawem, no bo to już widzimy. Skoro prezydent może wychodzić i mówić, że generalnie mamy więźniów politycznych, co jest nieprawdą, kiedy prezydent może wychodzić i mówić, mój dom to wasz dom i ukrywać tam przestępców, co jest nielegalne, kiedy prezydent wychodzi i mówi, działania w prokuraturze są nielegalne, a są w pełni legalne i na prawie, bo prokurator nowy krajowy po prostu zastępuje byłego prokuratora, który był w stanie spoczynku, to można wyjść i powiedzieć Trybunałowi, sprawdź finanse, sprawdźcie budżet, a ja w tym czasie rozpiszę wybory. Dla mnie zastanawiające jest coś innego, co się dzieje w tym czasie. Na przykład nie ma cały czas zaprzysiężenia Państwowej Komisji Wyborczej, tej nowej wybranej przez parlament. To jest taka jaskółka, która oczywiście jeszcze w wiosce nie czyni, ale daje takie poczucie, coś tam może w głowie w tym Pałacu Prezydenckim wśród ludzi PiS-u chodzić po głowie, żeby rozwiązać wybory. Ja się wyborów nie boję. Obóz nasz się nie boi wyborów. My je wygramy i to jeszcze wyraźniej niż je wygraliśmy 15 października. Ale to złe dla Polski. To znaczy kolejny stopień destabilizacji, kolejna awantura, kolejne niepotrzebne jakieś miejsca do tego, żeby doprowadzić do prześlenia politycznego. Chciałbym spokoju w Polsce, ale PiS go cały czas nie odpuszcza, więc odpowiedź na pytanie, czy Andrzej Duda może zawetować, czy przesłać do Trybunału budżet? Może. Sporo czasu zajęło nam skomentowanie spraw bieżących. Powiedzmy teraz o tematach związanych z cyfryzacją. Aplikacja mObywatel cieszy się szaloną popularnością. W jaki sposób będzie rozwijana? Ja bardzo się cieszę z tego, że mamy w Polsce instrument, który daje takie poczucie, że obywatele mogą łatwiej załatwiać swoje sprawy i że te 16 milionów użytkowników to jest coś, co może być dumą na skalę europejską, bo nie wiem, czy jest inna aplikacja, która jest na tyle popularna w całej Europie, w jakimkolwiek innym państwie. I to napawa pewnym optymizmem. Zresztą zawsze uważałem, że w sprawach dotyczących cyfryzacji jest pewna pałeczka, którą przekonuje
przekazujemy sobie, czyli ci, którzy byli, tym, którzy są, a ja, czy moi następcy następnym. I tak to widzę. Czyli kwestia cyfryzacji łączy obozy polityczne? Nie powinna być upolityczniona, no bo jeżeli chcemy upolitycznić cyfryzację, to znaczy, że chcemy upolitycznić życie człowieka, który jest w jego telefonie, tablecie, komputerze. No, to nikt nie chce tego i po co komuś to czynić, szczególnie, że cyfryzacja wpływa na zdrowie, na politykę społeczną, na edukację, obronność, gospodarkę, rozwój, na sprawy międzynarodowe. Ja jesteśmy na posiedzeniu rządu, to bardzo często ministrowie mówią, że gdzieś tam coś z cyfryzacją się przecina. Zresztą mObywatel się przecina w tych różnych obszarach dotyczących dostępności. Pytał pan o rozwój mObywatela. Chcę go rozwijać i będę go rozwijał i na pewno mój resort i nowy rząd, który reprezentuję, będzie stawiał na cyfryzację w takim myśleniu, że powinno być więcej funkcjonalności. Jakie nowe aplikacje mogą się pojawić w mObywatelu? Dotyczący, myślimy o różnych sprawach. Myślimy o tym, żeby usprawnienia dla firm, urzędnicze usprawnienia dotyczące płatności się pojawiały, żebyśmy mogli zgłaszać nasze sprawy urzędnicze przez aplikacje. Generalnie rozwój aplikacji będzie służył nam wszystkim i nie będzie tak, że będziemy ograniczali go, bo uważamy, że aplikacja taka jak mObywatel jest fajnym narzędziem, którym na przykład można się pochwalić podczas prezydencji. Od przyszłego roku Polska będzie miała prezydencję w Unii Europejskiej. Dobrze było w tym obszarze cyfryzacji pokazać coś, co jest rzeczywiście wyróżnikiem Polski w Europie, a mObywatel jest. Cyberochrona jako przedmiot w szkole. Taka zapowiedź padła. Na czym dokładnie ten przedmiot miałby polegać i kiedy znajdzie się w planie lekcji uczniów? Rozpoczęliśmy już pewien dialog międzyresortowy dotyczący tego, jak w podstawie programowej to umieścić, co pan rektor powiedział, czyli jakąś część cyberochrony. Nie musi to być koniecznie tak, że będzie dokładnie taki przedmiot, ale chciałbym, żeby w formacie jakichś przedmiotów znalazło się więcej informacji o cyfrowym państwie, cyfrowej higienie i cyberochronie, bo te trzy sprawy trzeba też położyć, bo pan redaktor powiedział słusznie, że cyberochrona jest najważniejsza, ale w tym wszystkim cyberhigiena jest trochę wcześniej, to znaczy nikt nie będzie musiał się chronić, jeżeli będzie wiedział. To znaczy będzie miał taką edukację podstawową, jakich aplikacji używać, jakich nie. Jakie linki mogą prowadzić na przykład do tego, że będziemy zainfekowani, mieli swój komputer, swoje urządzenie. Co robić, jak dostaniemy na przykład fałszywego SMS-a? Jak próbować go rozróżnić? I gdzie jest umiejętność dotycząca myślenia o tym, jak korzystać z e-maila? Jakie powinno być hasło? Jakiej długości? Co to jest uwierzytelnienie dwuskładnikowe? Jak zabezpieczyć swój telefon, że hasło do poczty to nie 1, 2, 3, 4, 5 mama? Albo i jeszcze krótsze, pokazuje takie podstawowe rzeczy, ale one jednak w wielu miejscach są bardzo trudne do zagospodarowania. Młodsze pokolenie ma łatwiej, szybszy dostęp do wiedzy, taka umiejętność korzystania z tego, ale chciałbym też tej cyfrowej higieny uczyć nie tylko młodych, bo pan powiedział o szkole. Super. Sam mam dzieciaki w wieku szkolnym, córkę w 8 klasie i syna w 2 klasie. Ja wiem, że to jest dla nich ważne, ale oni często przychodzą z nowinkami, które mnie zaskakują, pomimo, że mam w głowie cyfryzację. Ale starsi. Starsze osoby to jest dla nas bardzo ważny target, to jest dla nas bardzo ważne miejsce i musimy ich nauczyć również tego, żeby przybliżyć się cyfryzację, żeby cyfrowo nie byli wykluczeni, bo jak będą starsi wykluczeni cyfrowo, to przestępstwo w rodzinie jest zawsze przestępstwem w rodzinie. Jak spotka młodego, to młodego, jak starszego, to starszego, dla każdego to jest problem. A jak duży jest problem uzależnienia od smartfonów, od nowych technologii wśród tych młodych w Polsce? Nasila się. Nasila się co roku. Nasz Instytut Badawczy NASK przygotowuje przy udziale partnerów społecznych raporty o tym, jak między innymi takie uzależnienia wpływają na dzieci i one się nasilają. To znaczy coraz więcej osób jest uzależnionych od sieci, od urządzeń, od komputera, od scrollowania, od rolek. I to wpływa też na percepcję, to znaczy u małych dzieci urządzenia mogą powodować opóźnienie w tym, że będą mówiły, że będą uczyły się w szkole podstawowej wolniej, to znaczy wolniej będzie szło na przykład przyswajanie pisania albo umiejętność czytania. Z drugiej strony u starszych może powodować stany lękowe, może prowadzić do sytuacji kryzysów emocjonalnych i dlatego też o tym trzeba pamiętać. To nie jest tak, że dzisiaj używanie urządzenia, czy w ogóle w cyfrowym świecie jesteśmy tylko szczęśliwi. Szczęśliwi jesteśmy w czasie, gdy to się dzieje. Uzależnienie od telefonu, i to trzeba mocno powiedzieć,
czy od sieci, to tak trochę powiedzmy szerzej, jest bardzo podobne do uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków czy hazardu. Jeżeli nie będziemy o tym mówili i nie będziemy na to zwracali uwagę, to będzie bardzo krytyczna sytuacja. Cyberochrona w szkołach ma być właśnie sposobem na to, żeby z tym problemem sobie radzić? Tak, ale ona musi też dotyczyć nauczycieli. To znaczy, jeżeli my mówimy, musimy mówić o środowisku, to nauczyciele i rodzice muszą mieć świadomość, że ich dzieci, mając telefon w ręku zamiast na przykład rozmowy z rodzicem, mogą wejść w miejsce, z którego odwrotu bez lekarza nie będzie. Dlatego, że łatwo jest na przykład dać córce albo synowi małemu telefon albo tablet i powiedzieć: oglądaj bajkę. A dzięki temu mam 3 godziny spokoju, bo popracuję. Zresztą praca zdalna coraz bardziej w modzie wchodzi. Przecież my to widzimy na co dzień. Dzwonią do nas ludzie i mówią, że na infoliniach, no, tam dziecku telefon dajemy, jest spokój. No, tylko co z tego, jak to się później tym kończy, właśnie takimi uzależnieniami. Więc człowiek, który rozumie cyberbezpieczeństwo poprzez to, jakie są szanse i zagrożenia, ale nie tylko w szkole, to także rodzic, to także dziadek, to także babcia, bo to też babcie czy dziadkowie są jednymi z pierwszych, którzy mówią: poglądaj wnusiu, wnuczko, i my dzięki temu nakarmimy cię. Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, ale cyfryzacja to jest dobra przyszłość. No, chciałbym kiedyś się umówić, żebyśmy nie rozmawiali. Mówiliśmy tylko o zagrożeniach. Ta. Nie bójmy się. Tak, porozmawiajmy o dobrych rzeczach, bo w cyfryzacji jest naprawdę wiele, wiele fajnych rzeczy, o których będziemy mówili, i z chęcią kiedyś o nich poopowiadam w taki pozytywny sposób, a nie tylko w sposób bezpieczeństwa. I tak się też stanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.